Ministerstwo Zdrowia przekazało smutną informację. Potwierdzono drugą ofiarę śmiertelną koronawirusa w Polsce. Jest nią pacjent jednego z wrocławskich szpitali. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o drugim zgodnie za pośrednictwem Twittera. Zmarła druga osoba zakażona koronawirus. To 73-letni mężczyzna, który w stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu, WOI. Dolnośląskie, i miał choroby współistniejące, czytamy na oficjalnym koncie Ministerstwa Zdrowia. W tym samym szpitalu przebywa obecnie 72-letnia kobieta, która jest rodziną dla zmarłego mężczyzny. Na razie nie podano dokładniejszych informacji, czy jej stan zdrowia jest w równie poważnym stanie. Medialne doniesienia zostały potwierdzone nie tylko przez Ministerstwo Zdrowia, ale także przez Urszulę Małecką, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gramkowskiego. Powiedziała ona, że pacjent, który zmarł, wcześniej przebywał bezpośrednio na OIOM-ie, sytuacja musiała więc być poważna. Znajdował się w grupie ryzyka druga śmiertelna ofiara wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Znajdował się w grupie ryzyka nie tylko ze względu na zaawansowany wiek, ale także dlatego, że posiadał wiele chorób współistniejących. Według wytycznych oraz dostępnych danych to właśnie dla takich osób wirus jest szczególnie niebezpieczny. Mężczyzna trafił do wrocławskiego szpitala ze względu na objawy charakterystyczne u zarażonych. Po przeprowadzeniu badań potwierdzono, że jest on zainfekowany i pozostawiony został w placówce pod opieką lekarzy. Niestety mimo wysiłków poinformowano o śmierci mężczyzny. Sytuacja była dynamiczna w przypadku zmarłego mężczyzny potwierdzono, iż pomimo wdrożonych działań oraz podjętych starań jego stan zdrowia sukcesywnie się pogarszał. Podobnie stało się w przypadku kobiety, która zmarła w poznańskim szpitalu. 57-latka była przetransportowana do szpitala w stanie ciężkim, a zmarły dziś mężczyzna na początku został objęty szczególnym nadzorem ze względu na ciężki przypadek zapalenia płuc oraz silną niewydolność oddechową. Do szpitala trafił on w zeszły piątek i od tego czasu jego stan uległ znacznemu pogorszeniu, a sytuacja zmieniała się z dnia na dzień. Dzisiaj grzeje, 1. Szpitale rozsyłają pilne SMS Y do Polaków. Komunikat najwyższej rangi 2. Restauracje, kawiarnie i bary zostaną zamknięte. Oficjalne stanowisko premiera miał bezpośredni kontakt z innym zarażonym koronawirus znalazł się w ciele mężczyzny po tym, jak doszło do bezpośredniego kontaktu z innym zainfekowanym. Był to członek jego rodziny, która akurat przebywała w Polsce, choć na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy bliscy mężczyzny, z którymi miał choć minimalny kontakt, zostali poddani obserwacji oraz badaniom niezbędnym do potwierdzenia lub wykluczenia obecności wirusa w ich organizmach.
Najlepsze newsy dnia, następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PLNA, Google News.